Dzień dobry, witam na konferencji przed meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała trenera Piotra Stokowca i przechodzę do pytań, które przesłali nam dziennikarze. Pierwszy blok pytań dotyczy ostatniego meczu w Mielcu. Stanisław Kaczorowski z Lechia Podcast, Maciej Głąbiowski z tego samego portalu oraz Jakub Trecz z Przeglądu Sportowego zapytali o ostatni mecz. Flawy Pajszał oraz Łukasz Woliński. Rozpoczęliśmy ze Stalą Mielec w wyjściowym składzie, jednak nie wyglądało to ani na typowe ustawienie z dwójką napastników, ani na formację z dwoma klasycznymi skrzydłowymi. Można powiedzieć, że Lechia zagrała w tym meczu nieco asymetrycznie. Czy był to jednorazowy eksperyment, czy podobne warianty nadal będą próbowane? W konferencji pomeczowej po wygranym meczu ze Stalą mówi pan, że mieliście plan na ten mecz, ale nie został on zrealizowany i w związku z tym drużyna dowie się szczerej prawdy. Będzie trzeba to przeanalizować i skorygować. Z perspektywy kibica ten mecz wyglądał, jakby planem na ten mecz było unikanie gry ofensywnej i skupienie się na pobicie rekordu obronionych strzałów przez Duszana Kuciaka. Kiedy możemy się spodziewać wyjścia na właściwą ścieżkę usłaną jakością? Oczywiście najważniejsze są punkty, ale w Mielcu Lechia miała sporo szczęścia. Po raz kolejny może się nie udać. Jak musi zagrać pański zespół, aby o wyniku i przebiegu rywalizacji decydowały przede wszystkim umiejętności piłkarskie, a nie walka i zaangażowanie? Czy może w tym pomóc powrót Kanego Sajefa? Dzień dobry. No rzeczywiście te trzy pytania dotyczą właśnie ostatniego meczu i takich może zagadnień taktycznych. Ja od razu po meczu nie ukrywałem, że rzeczywiście dopisało nam szczęście i nie graliśmy dobrze. Nie był to nasz wielki mecz i na pewno wymagamy od siebie i pewnie tego też wymagają kibice, żebyśmy grali lepiej i na pewno będziemy do tego dążyć. Natomiast no, trafiliśmy też na rywala bardzo zdeterminowanego. Wiedzieliśmy, że tak będzie i ten obraz gry może tak wyglądać. No, nie zawsze się gra tak, jakby się chciało. Próbowaliśmy ustawienia takiego pragmatycznego. Liczyliśmy, że dłużej utrzymamy się na połowie przeciwnika, grając taką nominalną trójką napastników z Sisajem, z Wolińskim i z Flavio. Nie do końca to wyszło, ale na pewno mocno przeanalizowaliśmy to i zwróciliśmy uwagę. Już pracowaliśmy w tym tygodniu nad tymi aspektami, bo mecz kolejny będzie miał wiele elementów wspólnych z tym meczem. No, trzeba pamiętać, że o tym się nie mówi, że no jednak to są trzy zwycięstwa i nie wiem, czy ktoś tam się może pochwalić takim dorobkiem w Ekstraklasie i trudno być niezadowolonym z wyniku z tego spotkania. Z tego jestem na pewno zadowolony i nie obrażałem się na trzy punkty zdobyte na trudnym terenie w Mielcu. Graliśmy bez trzech naszych podstawowych zawodników z poprzednich spotkań, gdzie ta gra, szczególnie ofensywna, wyglądała zdecydowanie lepiej. No, nie jest też powszechnie wiadomo, że ta podróż no, trwała ponad 9 godzin i to jest, nic się w niej wielkiego nie wydarzyło. Potem po prostu tyle to trwa. Musieliśmy się zatrzymywać, zjeść posiłek i jeszcze w Mielcu no, zrobiliśmy na Sztucznej Murawie rozruch i później na drugi dzień szybko mecz. Także myślę, że tutaj w kontekście tych wszystkich wydarzeń naprawdę trzeba mocno cieszyć się z tego, że wygraliśmy, że była dyscyplina taka, szczególnie w defensywie i na czele z Duszanem tutaj ta nasza defensywa i ta gra defensywna, nie popełnialiśmy błędów, no dała nam trzy punkty. No nieraz trzeba zagrać sposobem, żeby wygrać mecz i myślę, że my tutaj przyjmując pewien schemat, sposób grania, no udało nam się wygrać i z tego na pewno się trzeba cieszyć, ale nie zapominamy o tym, że chcemy grać lepiej, chcemy grać składniej w ofensywie. Natomiast no tutaj wynik no, można powiedzieć, że tak zdominował te wartości. Pojawiły się też pytania bezpośrednio do trenera w związku z trzecią rocznicą zatrudnienia w Lechii. Maciej Słomiński z portalu interia.pl przesłał konkretne pytania dotyczące tej daty. Czy 5 marca 2018 roku spodziewał się pan, że zostanie tak długo w Gdańsku? Czy myśli pan o przedłużeniu kontraktu upływającego 30 czerwca 2022 roku? No tak, rzeczywiście. Dziękuję za przypomnienie. Zleciało to naprawdę szybko i wiele się działo. Generalnie myślę, że jestem trenerem takim, nazwać to w cudzysłowie, długodystansowym, który
no jest typem warsztatowca i jeśli dostanę szansę na zbudowanie, to nieskromnie powiem, że mi się to zazwyczaj udaje i myślę, że w Lechii było podobnie. Podobny okres czasu, bo ponad 3 lata, prawie 4 pracowałem w Zagłębiu Lubin i też myślę, że fajną pracę udało się tam wykonać. Tutaj no, trzeba pamiętać, do jakiej Lechii przychodziłem i te cele, można powiedzieć, tak się zmieniały. Na początku musieliśmy się utrzymać w tym pierwszym sezonie, to się udało, co wcale nie było łatwe. W następnym roku wiadomo, że był medal, Puchar Polski i w kolejnym sezonie no, staraliśmy się w tej czołówce ścisłej utrzymać, w tym też to robimy, ale zanim udało się, powiedzmy, ten blask trochę Lechii i przywrócić czy odkurzyć, to trzeba pamiętać, że zaszło kilka takich procesów bardzo ważnych w klubie. Jednym z nich to było takie, mówiąc w cudzysłowie, wietrzenie szatni, co do dzisiaj jest mi wypominane jeszcze, ale to było nieodzowne i zmiana taka filozofii generalnie budowania drużyny. Musieliśmy poschodzić z wysokich kontraktów, zawodników wysokokontraktowych, bo nie spinało się to również, ta wartość drużyny nie spinała się z odnoszonym takim wynikiem sportowym. I musieliśmy tutaj dokonać roszad, bo jednak ta stabilność finansowa była klubowi potrzebna i zmiana filozofii polegała też na tym, co zresztą jest zbieżne z moją filozofią, stawiania na młodych zawodników z Polski i myślę, że na tym polu, powiedzmy w cieniu tych, można tu śmiało powiedzieć, sukcesów, no zachodziły właśnie takie procesy. Myślę, że jeśli chodzi o młodzież, mamy się czym pochwalić. Dzisiaj wszyscy doceniają Janka Biegańskiego, ale trzeba pamiętać, że wcześniej też wszedł do drużyny mocno Karol Fila, czy Tomek Makowski, czy Urbański, który został wytransferowany za przyzwoite pieniądze, czy Kałuziński, Żukowski, kilku jest jeszcze wypożyczonych, także że myślę, że jest to filozofia taka, którą chcemy podążać, którą ja zawsze podążałem, która się może podobać kibicom, bo myślę, że jednak kibice wolą, jak polskie kluby są złożone z polskich zawodników i wtedy można się łatwiej utożsamiać z tymi zawodnikami, z klubem. Jest taka tożsamość drużyny. Zresztą, jak pokazują tam statystyki, bodajże na 20 transferów w ostatnich tam sezonach, to 19 to są młodzi polscy zawodnicy wytransferowani za dobre pieniądze. Może w tej 20 jest tylko Duda, który też jako młody zawodnik przyszedł i został sprzedany do Niemiec. Także warto tą drogą iść i myślę, że to się podoba i na pewno tą drogą będziemy podążać. Natomiast zawodnicy zagraniczni to mają być zawodnicy, którzy mają jakość, od których można się coś uczyć. Ci młodzi zawodnicy mogą się uczyć i tak widzimy. I tutaj takie procesy w tej drużynie zaszły. Myślę, że ta stabilność finansowa, którą klub odzyskał, też jest bardzo, bardzo istotna i myślę, że wiele dobrego się podziało przez ten okres czasu. Pytanie jest, czy w Gdańsku, czy mi się podoba. Oczywiście, że mi się podoba. Pokochałem tutaj to miasto i oddycha mi się świetnie tym nadmorskim powietrzem i pewnie bym pooddychał dalej. Natomiast no, trzeba pamiętać, że do tanga trzeba dwojga i trener zdaje sobie sprawę z tego, że jest weryfikowany na podstawie wyników, tabeli i tutaj trzeba się liczyć ze wszystkim. Mam jeszcze ponad rok czasu tutaj kontraktu i myślę, że jest czas na to, żeby spokojnie gdzieś tam w którymś momencie siąść do rozmów i być może jeśli będzie taka wola, to pewnie tak się stanie. A jeśli nie będzie, no to takie jest życie trenera. Ja nie będę się na pewno obrażał na nic i na pewno stąd wywiozę wszystkie te dobre momenty, sukcesy, bo taką przyjąłem filozofię życia, że pamiętam te dobre rzeczy, a jest co wspominać. Także jest nic tutaj się nie dzieje nadzwyczajnego. Fajny czas. Chciałbym, żeby trwał nadal, ale wiem, że trzeba żyć tu i teraz, nie za bardzo wybiegać w przyszłość, ani też nie żyć przeszłością.
Natomiast tak, owocny okres i ja z optymizmem podchodzę do tej przyszłości tutaj i cieszę się, że trafiłem do Gdańska. A propos przyszłości, otrzymaliśmy też pytanie już w kontekście kolejnego meczu z Podbeskidziem. Jakub treść z Przeglądu Sportowego pyta: po trudnym meczu i wyszarpanym zwycięstwie w Mielcu pora na kolejnego Beniaminka. W tym roku gra Podbeskidzia się zmieniła, co jest zasługą nowego trenera. Górale, podobnie jak Stal, grają futbol bezpośredni i bezkompromisowy. Spodziewa się pan podobnego obrazu gry do tego w Mielcu? Tak, zdecydowanie. Jesteśmy przygotowani. Wiemy, że tak jak powiedziałem, to są bardzo, bardzo trudne mecze. No nieprzypadkowo Podbeskidzie wygrało z Legią, wygrało z Górnikiem. Mają 8 punktów w tej tabeli wiosennej. W tych meczach to jest ich bardzo dobry dorobek. I to jest drużyna, która mocno pracuje, jest zdeterminowana i spodziewamy się kolejnego bardzo ważnego meczu. Do niedawna narzekaliśmy, że Lechia nie walczy, że brakuje determinacji, a teraz to jest. Także trochę kosztem może jakości, ale no nie jest, czasami trzeba takiego pragmatyzmu, żeby pogodzić no, też skład, który się ma do dyspozycji z tym co jest do zaoferowania w danym momencie. Wiemy też, że jest i taki przeciwnik, i jeszcze są takie boiska i nieraz te mecze po prostu tak wyglądają, także na pewno będziemy chcieli dołożyć do tej determinacji, do tej walki jeszcze więcej jakości w ofensywie, bo myślę, że nas na to stać, ale rzeczywiście spodziewamy się takiego bezpośredniego meczu walki i determinacji. Cieszę się, że dochodzą kolejni zawodnicy jak Bartek Kopacz. I jedziemy na pewno nie rozluźnieni, tylko jedziemy bardzo spięci. Pamiętamy listy u głowy, że odnieśliśmy już 3 zwycięstwa i chcemy więcej. Chcemy więcej, ale do tego trzeba maksymalnie takiego 120% dobrego nastawienia, koncentracji, konsekwencji. W sobotnim meczu na pewno zabraknie Karola Fili, który będzie pauzował za 4 żółte kartki. Natomiast dziennikarze pytają dodatkowo o raport zdrowotny. Tomasz Osowski z Gazety Wyborczej Trójmiasto: po meczu z Górnikiem Zabrze problemy zdrowotne mieli nie tylko Jarosław Kubicki i Michał Nalepa, ale również Kanysajew. Jak wygląda jego sytuacja? Bo widzieliśmy w Mielcu, że bez niego kreacja gry w ofensywie właściwie nie istniała. Jak wygląda sytuacja zdrowotna Michała Nalepy i pozostałych? No tak, no ta sytuacja nie jest najlepsza, bo jednak nie będziemy mieli wszystkich zawodników do dyspozycji, oprócz kartkowej takiej absencji Karola Fili, to na pewno Michał nie będzie do dyspozycji, Nalepa nie będzie do dyspozycji, Sisej pod dużym znakiem zapytania jest występ też Kenego Saifa, także no zobaczymy, ale tu właśnie pokazuje to, gdzie każdy by chciał, żebyśmy grali fajnie, widowiskowo, ale te mecze, no może być tak, że kolejny mecz będzie bez takiej naszej, bez takich naszych, powiedzmy, skrzydłowych, którzy dobrze się pokazywali w ostatnim czasie. I to jest to, że można mieć ideę, można mieć pomysł, natomiast jest jeszcze pragmatyzm i trzeba się do tego dostosować i trzeba odpowiednio zastosować środki do grania, co absolutnie tutaj nie uprzedzam, że będziemy chcieli grać jakoś w taki sposób bardzo prosty czy niewidowiskowy. Nie, po prostu po pierwsze chcemy wygrać mecz i dla nas to jest najważniejsze, chcemy tę serię podtrzymać, po drugie chcemy zagrać na zero z tyłu, ale też chcemy dołożyć więcej jakości. Wiemy, że Podbeskidzie to jest kolejny przeciwnik, który jest mocno zdeterminowany, podobnie jak Stal Mielec. To są najtrudniejsze mecze. Wygrać meczy 1-0 to jest najtrudniej. My chcemy stwarzać na pewno większe zagrożenie pod bramką przeciwnika, chcemy na połowie przeciwnika dłużej się utrzymać. Nad tym pracowaliśmy w ostatnim tygodniu. Porozmawialiśmy sobie szczerze. Myślę, że drużyna też jest świadoma tego, czego się od nas oczekuje, co chcemy grać. Natomiast no trzeba pamiętać o tym, że dysponujemy też
takim, a nie innym w tej chwili składem, takim, a nie inną dyspozycją i dla nas najważniejsze jest to, żeby z tego były efekty. Także spróbujemy w tym meczu połączyć i taki pragmatyzm, ale również dołożyć do tego trochę koloru, trochę widowiskowości w ofensywie. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia w sobotnim spotkaniu. Dziękuję.